Audycja Duży Pokój miała być i będzie, ale najpierw jeszcze jedno i nie ostatnie, pewnie dzisiaj wydanie specjalne. Naszym gościem Krzysztof Wojczal, ekspert od geopolityki. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Spada rakieta na polską ziemię, zabija dwóch obywateli Rzeczpospolitej. Wiemy już, pewnie oficjalnie to powiedział Joe Biden, to potwierdził de facto tak prezydent Andrzej Duda, że to była rakieta ukraińska, która miała strącić inną rakietę, tym razem rosyjską. Co to oznacza dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskich sojuszy wewnątrz NATO chociażby? Tak, ten przykład pokazuje, pomimo tego, że się okazało, że to jednak jest prawdopodobnie pocisk strony ukraińskiej, to ten przykład pokazał, jak wielkim zamieszaniem może stać się ewentualny przypadek, w którym to by rosyjski pocisk trafił na terytorium NATO. Widać było po kanałach komunikacyjnych wczoraj pomiędzy polskim rządem i polskim prezydentem, a partnerami ze Stanów Zjednoczonych, NATO czy Unii Europejskiej, jak dużym to może być problemem politycznym dla wszystkich, jak to może bardzo uderzyć w wiarygodność NATO i jak bardzo nie tylko Polska, ale właśnie i NATO, czy Stany Zjednoczone musiałyby myśleć nad tym, jak zareagować na ewentualny taki incydent, nawet jeśli on nie byłby sprowokowany celowo przez Rosję. Innymi słowy, to pokazuje, jak bardzo wiarygodność NATO i Stanów Zjednoczonych i bezpieczeństwo całego systemu ładu światowego, jak również bezpieczeństwo NATO jest związane z bezpieczeństwem Polski jako takim. I jak bardzo uderzenie ewentualne, przypadkowe bądź nieprzypadkowe w terytorium Polski uderzałoby również właśnie w interesy, w politykę czy w wiarygodność Paktu Północnoatlantyckiego. A co za tym idzie, moim zdaniem jest doskonała w tej chwili okazja, czy też moment, by ten nieszczęśliwy wypadek, no bo przypomnijmy, że zginęły w jego wyniku dwie osoby, dwóch obywateli polskich, to można powiedzieć, że to są pierwsze polskie ofiary na polskim terytorium związane z wojną na Ukrainie, to można by było mimo wszystko ten tragiczny wypadek wykorzystać w jakiś sposób politycznie z korzyścią dla całego interesu polskiego i właśnie pokazać tą zależność interesów całego sojuszu, naszych partnerów z interesem Polski i być może coś uzyskać dla naszego bezpieczeństwa. Być może łatwiej byłoby przekonać stronę amerykańską, że inwestycje w polską obronność, w polską armię, w nasz plan modernizacyjny i rozbudowy sił zbrojnych RP, no, że Amerykanie powinni być może wziąć w tym udział w większym stopniu niż w tej chwili. Pojawiło się kilka pomysłów już też pod moim tweetem na ten temat i najbardziej przemówił do mnie, ja zaproponowałem na przykład dostawę szybko jakichś używanych patriotów, ale bardzo, bardzo dobry przykład tutaj podał komandor Ogrodniczuk, który zaproponował, żeby wykorzystać tą kartę niejako do uzyskania możliwości przekazania migów dla strony ukraińskiej, a jednocześnie pozyskania w to miejsce dla Polski samolotów F-16, ponieważ no jakby cały ten incydent miał związek z bezpieczeństwem w powietrzu, w strefie powietrznej Polski, w związku z czym można by było właśnie tutaj załatwić sprawy związane z obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową lub też siłami powietrznymi. A na ile taki incydent w języku dyplomacji, tej dyplomacji bardzo specyficznej, czyli dyplomacji obronnościowej, dyplomacji związanej z Sojuszem Północnoatlantyckim, na ile on jest poważną sprawą i na ile to jest taki incydent, który no, zmusza, czy się chce, czy się nie chce, ale zmusza do działania, że nagle sojusz, że jego wiarygodność, także wiarygodność Stanów jest postawiona na szali tego incydentu, jak on będzie rozwiązany, jak on wpłynie na, także na decyzję i Amerykanów, i całego sojuszu? No to wszystko zależy od tego, jak ten incydent przebiega i jakie są jego detale. Widać w tej chwili, że jeśli to był pocisk ukraiński, no to tak naprawdę nie ma tematu, jeśli chodzi o jakąś eskalację napięcia z Rosją, jeśli w kontekście NATO. Natomiast gdyby to był, i to warto podkreślić, że co by się stało, gdyby to był jednak pocisk rosyjski. I tutaj właśnie tak możemy argumentować my ze swoimi partnerami,
bo ten pocisk jednak spadł na nasze terytorium, czyli spadł na terytorium NATO, które to terytorium miało być bronione od każdego metra, jak zapowiadał Joe Biden w Warszawie, przecież pamiętamy. I to powtórzył zresztą, powtórzył administracja prezydenta jeszcze wczoraj, kiedy nie było tak do końca jasne, czy to jest rakieta ukraińska, czy rosyjska. Tak, i w momencie, kiedy by się okazało, że to jest działanie, że to był pocisk rosyjski, to również miałoby znaczenie to, czy to było działanie celowe, czy niecelowe. Jeśli niecelowe, no to wówczas z pewnością i tak należałoby zareagować i zareagować w taki sposób prowadzący do deeskalacji konfliktu na Ukrainie z tego powodu, że ten konflikt na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu państwom NATO, a więc w bardzo dużym interesie Paktu Północnoatlantyckiego byłoby wygaszenie tego konfliktu co najmniej o kilka progów, nazwijmy to w ten sposób, tak żeby ten konflikt nie zagrażał naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu naszego terytorium, i to spokojnie moglibyśmy żądać, to byłoby żądanie usprawiedliwione i uzasadnione względem Putina. W związku z czym to też po stronie NATO mogłaby być stosowna reakcja. Jeśli to by było działanie celowe, to oczywiście tutaj należałoby nie tylko podjąć kroki jakieś dyplomatyczne, ale i wydaje się, że już trzeba byłoby po prostu podjąć taką fizyczną reakcję w postaci być może zabezpieczenia strefy powietrznej Ukrainy, bo pamiętajmy, że zabezpieczenie takiej strefy powietrznej dałoby gwarancję, że żaden pocisk czy samolot nie wleci drugi raz w strefę NATO. Także to byłby, nawet można powiedzieć, że to byłby dobry pretekst dla państw NATO czy Stanów Zjednoczonych, żeby rzeczywiście w ten sposób pomóc Ukrainie, to znaczy, żeby zabezpieczyć właśnie strefę powietrzną Ukrainy przez siły NATO, z uwagi na to, że to właśnie państwa NATO są zagrożone w związku z działaniami rosyjskimi. Na ile jest tak, że jeszcze artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego powinien być rozważany, bo wczoraj o tym mówiono, nawet Reuters chyba podał, że tak, że to już jest, że Polska zgłosiła takie żądanie. Dzisiaj przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby Warszawa, żeby polska strona podniosła oficjalnie ten temat, czy nawet nieoficjalnie, żeby podbijała tą prośbę o uruchomienie procedury z artykułu 4. No, jeśli to rzeczywiście był pocisk ukraiński, no to ta procedura być może nie musi być wdrożona, chociaż tak teoretyzując, Ukraina sama w sobie nie jest w NATO i to, że akurat ukraiński pocisk spadł na polskie terytorium, no to niewiele zmienia. To znaczy, tak czy inaczej, pocisk państwa trzeciego spadł na terytorium NATO, więc teoretycznie wydaje mi się, że proceduralnie można by było to jakoś uzasadnić, chociaż z oczywistych względów wydaje się, że to jest bezcelowe. No to są jakieś kwestie proceduralne, na które chyba powinni się też wypowiedzieć specjaliści od prawa tutaj międzynarodowego tych traktatów. Ja tutaj akurat nie czuję się kompetentny, natomiast tak jak mówię, to co mi się wydaje, że rzeczywiście nie byłoby to w tej chwili jakoś mocno celowe, jeśli wiemy, że to był pocisk ukraiński, ale zwróciłbym na jedną rzecz uwagę, że gdyby to był pocisk rosyjski i strona NATO, czy amerykańska i polska wiedziałyby, że to jest incydent przypadkowy i nie chciałyby eskalować i naciskać na Rosję, no to wówczas można by było ratować się komunikatem, że to nie był pocisk rosyjski. Tak więc, no teraz pytanie, na ile zostaną upublicznione jakieś dowody, czyli to był pocisk i tak naprawdę czyja to była wina. Także zwracam uwagę na to, że to wszystko może być elementem gry politycznej. Panie mecenasie, Krzysztofem, gościem Radia Wnet, Krzysztof Wojczal, na ile jest tak, że w tej chwili Polska, co musiałaby zrobić, żeby tego typu wypadki się nie powtarzały, żeby mieszkańcy Roztocza, mieszkańcy Podkarpacia no nie czuli lęku, że wyjadą z ziarnem na skup i okazuje się, że trafia ich ukraińska albo rosyjska, w tym wypadku ukraińska rakieta? Tak, to jest duży problem i też z pod względów technicznych, jeśli chodzi o kwestie militarne, z tego względu, że do takich przypadków może dochodzić, nawet jeśli byłaby rozstawiona odpowiednia obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza
tuż na granicy z Polską, ponieważ no, żadna tego rodzaju obrona nie daje stuprocentowej gwarancji na to, że nic nie przejdzie. Zresztą no, są różnego rodzaju przypadki, różne pod względem technicznym, w których to rzeczywiście prawdopodobieństwo, że taki pocisk spadnie, jest większe, nawet przy obronie powietrznej. Także no, wydaje się, że mimo tego, że to był pocisk, ukraiński prawdopodobnież, to no, jedyną taką metodą na to, żeby tego rodzaju incydent się nie powtórzył, to rzeczywiście byłoby przejęcie kontroli nad ukraińską strefą powietrzną, przynajmniej jej częścią, przez NATO i zabezpieczeniem tej strefy powietrznej, ponieważ jeśli chcemy bronić każdego metra Polski czy NATO, no to musimy reagować jeszcze przed tym terytorium, no bo technicznie środki nie pozwalają na to, żeby patrzeć i jakby neutralizować zagrożenie tylko i wyłącznie od pierwszego metra naszej granicy, tylko po prostu, żeby to zrobić, no to trzeba widzieć dużo wcześniej po stronie jeszcze ukraińskiej i trzeba reagować wtedy, kiedy na przykład pocisk jeszcze znajduje się w strefie powietrznej ukraińskiej, to wówczas my powinniśmy na przykład wystrzeliwać przeciw pocisk. Także no, to jest moim zdaniem, to dawałoby jako jedyna metoda gwarancji, natomiast czy to przejdzie politycznie, bo to jest tak naprawdę bardzo duża, istotna decyzja polityczna, gdyby coś takiego miało zostać rozważone przez stronę amerykańską. No i o tym w sumie spekuluje się przecież od miesięcy, czy coś takiego powinno na to zrobić, czyli zabezpieczyć strefę powietrzną ukraińską przed atakami rosyjskimi, przed lotnictwem rosyjskim. No i jak dotąd widać, że się nikt na to nie zdecydował, a nawet oficjele, czy to NATO, czy Stanów Zjednoczonych, o tym oficjalnie nie mówią po prostu. Także widać, że to jest delikatna sprawa. Mówią o tym polscy decydenci. To jest tak, że i ci obecni, może mniej siłą rzeczy, no, są urzędującymi, ale ci, którzy już mogą powiedzieć więcej, były prezydent Bronisław Komorowski też ma podobny pomysł, żeby ta strefa, nazwijmy to w cudzysłowie, no-fly zone, była rozciągnięta nad niebo, nad Ukrainą. To samo mówią przedstawiciele niektórych ugrupowań opozycyjnych. Jest w ogóle szansa, żeby Stany na tego typu krok się zdecydowały? Technicznie wydaje mi się, że Stany Zjednoczone są w stanie to wykonać. Posiadają takie środki militarne. Politycznie jest to dużo trudniejsza sprawa, zwłaszcza w kontekście polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych i też jakby skupienia się na głosach wyborców na przykład. Ale no wydaje mi się, że tego rodzaju incydent jest zbyt mały, by podejmować aż tak daleko idące decyzje. Jednakże nie wykluczałbym tego w przyszłości. To znaczy te incydenty się mogą powtarzać i mogą być znacznie groźniejsze i rzeczywiście mogą być spowodowane winą strony rosyjskiej i wówczas NATO będzie musiało zadziałać i będzie musiało podjąć takie kroki, żeby terytorium NATO i państwa NATO zostały w 100% zabezpieczone. W tej chwili no, trudno im jest powiedzieć, czy ten incydent zostanie aż tak podciągnięty do takiej rangi. Natomiast jeśli nie będzie żadnej reakcji, no to będzie bardzo źle świadczyło o całym Pakcie Północnoatlantyckim, tak samo o Stanach Zjednoczonych, nie tylko o Polsce, bo to będzie pokazywało, że Rosjanie są w stanie wysłać jakiś, może incydentalnie, może celowo, może niecelowo, może będą się tłumaczyć, ale jakiś pocisk i może ten pocisk nie uderzyć w traktor, tylko może uderzyć w jakąś infrastrukturę krytyczną. No i co my wtedy zrobimy? Czy wtedy zareagujemy lepiej, czy gorzej? Czy trzeba temu zapobiegać, reagując już teraz? Czy może nie podejmując nic, narażamy się jednak właśnie na tego rodzaju incydenty? To wszystko trzeba rozważyć. No to jeszcze na koniec, panie mecenasie, co może Polska w takim wypadku maksimum uzyskać od sojuszników w tej sytuacji? Co jest w grze, co jest realne, na co możemy liczyć, że co będzie miarą sukcesu, że polski rząd skutecznie, dyplomatycznie tą sytuację rozgrywa, uzyskując najlepszą możliwą w tej sytuacji pomoc od sojuszników, zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych? No, cel maksimum to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, czyli na przykład wsparcie materialne, które wydatnie zwiększy potencjał wojskowy Sił Zbrojnych RP,
i jednocześnie właśnie być może ten no-fly zone, przynajmniej nad częścią terytorium ukraińskiego, to na pewno zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo i to z pewnością byłoby nie tylko z korzyścią dla nas, ale i dla samej Ukrainy, a z kolei Ukraina miałaby dzięki temu parasolowi powietrznemu też większy spokój na tyłach, więc mogłoby sobie lepiej być może radzić typowo na froncie. Także wydaje mi się, że to są te kwestie, o których trzeba myśleć i nad którymi trzeba negocjować. Powiedział Krzysztof Wojczal. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Autor między innymi książki Trzecia dekada, którą Państwu bardzo serdecznie polecam.